Kiedy choruje się na cukrzycę, trzeba bardzo uważać, zwłaszcza na to, co się je. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy chorym jest dziecko. Jak mówią rodzice pacjentów oddziału diabetologii i pediatrii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, codzienność skupia się na ciągłym sprawdzaniu poziomu cukru i zdrowym odżywianiu. Sam szpital też nie tylko leczy, ale próbuje wspierać rodziców. Pomoże w tym otwarta po remoncie kuchnia, w której będą odbywać się warsztaty edukacyjne. Karolina Komada. Pompa najnowsza, 780, która nie tylko ratuje mi życie, ale pokazuje cukry. 7-letni Szymon wie, że pompa powinna wskazywać poziom cukru pomiędzy 70 a 180. W końcu z chorobą żyje już od 4 lat, ale nie tylko on. Żyjemy, że tak powiem, bez spontanu, na gwizdek, w gotowości. To są moje odczucia. Idzie mi w dół, mama. Wspieramy go w tej chorobie. Jesteśmy partnerami, tak? Bo to nie tylko dziecko choruje, ale również cała rodzina. Żeby pilnować właściwego poziomu cukru, trzeba pilnować diety. Diabetycy muszą dbać o zdrowe odżywianie, tak jak 7-letnia Anastazja. Zobacz, ile waży na wadze, okej? O chorobie ona i jej rodzice dowiedzieli się rok temu. Diagnoza była zaskoczeniem. Wykonaliśmy szereg badań. Dziecko zaczęło mi słabnąć, budzić się w nocy, prawda? Ciągle była jakaś osłabiona, nie mogliśmy normalnie funkcjonować, stąd też zabrałam ją na badania. Niestety wyniki były, jeśli chodzi o cukier, o glikemię, bardzo kiepskie i udaliśmy się jak najszybciej tutaj, bardzo wysokie, tak. Udaliśmy się tutaj z córką na oddział diabetologii. Początki były trudne, dlatego pani Anna postanowiła wspomóc zarówno szpital, jak i innych rodziców, którzy muszą stawić czoła chorobie. Na oddziale diabetologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka powstała nowa kuchnia, która będzie pełnić różne funkcje. Bo tutaj nie tylko leczymy, edukujemy dzieci i ten młodszy, i dzieci oczywiście, a młodzież również jak najbardziej jest przez cukrzycę wieku dziecięcego i rodziców, bo to od rodziców zależy, żeby potem to, co tutaj staramy się leczyć, no jest to choroba przewlekła i właściwie nieodwracalna, ale też oswojenie, bo to są mali wojownicy. Wojownicy, u których cukrzyca może spowodować tak zwaną kwasicę ketonową, która jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Podczas warsztatów w nowej kuchni dzieci nauczą się, jak komponować posiłki i dobierać do nich odpowiednią ilość insuliny. Patrzmy na etykiety, zobaczmy, jaka jest zawartość cukru w danych produktach. Często dodawane są cukry, jest to duży problem. W żywności wysoko przetworzonej mamy zwykle bardzo dużo też sodu, dużo soli, czyli to też są produkty, które powinniśmy unikać. Także jedz zdrowo, z dużą ilością warzyw i owoców codziennie. Pamiętajmy o tych 5 porcjach, żeby to było pół talerza. Pamiętajmy o tym, żeby to było ciemne pieczywo, nieprzetworzone produkty, żeby to były zdrowe białka. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ma w planach rozbudowę oddziału diabetologii i pediatrii. W przyszłości szpital chce stworzyć jeszcze większą kuchnię i salę sportową.